Byli sobie Drwal i Drwalowa. Byli bardzo biedni i mieszkali w ubogiej chacie na odludziu w wielkich lasach. Mieli 7 dzieci, samych chłopaków. Najstarszy miał 10 lat, najmłodszy 7. Łatwo się domyślić, że wśród tych braci były aż 3 pary bliźniaków. Bliźniacy byli to chłopcy na schwał, ale najmłodszy, ten 7, było to po prostu chucherko. Gdy się urodził, nie był większy od palca. Nazwano go więc Paluszek. Chłopiec miał jednak głowę nie od parady i choć był najmniejszy z braci, największy z niego był spryciarz i mądrala. Posłuchajcie bajki, a przekonacie się sami, jakim zmyślnym chłopaczkiem był Paluszek. Nastała sroga zima. Wielki niedostatek zapanował w chacie. Nieraz spiżarnia była pusta, trudno było więc wyżywić 7 braci. Wiadomo przecież, że chłopcy zawsze mają apetyt. Któregoś dnia Drwal przyniósł z lasu zamarzniętego zajączka. Wszyscy ucieszyli się z tak cennej zdobyczy, bo byli bardzo głodni. Drwalowa obiecała zrobić pyszną kolację. Wpierw musiała rozpalić w piecu, ale niestety nie miała czym. Zabrakło jej drzewa. Wysłała więc chłopców po chrust do lasu. Dni zimowe są krótkie, szybko zapadał zmierzch, a chłopcy zapędzili się po chrust daleko w las i zboczyli z drogi. Chcąc ją odszukać, zapuszczali się w gąszcz coraz głębiej. Zapadła noc i zerwał się wicher. Gałęzie tłukły się chłopcom nad głowami, a w gąszczu odzywały się szelesty i pomruki. Wilki, musimy wejść na drzewo, braciszkowie, aby nas nie dosięgły! Wykrzyknął bystry Paluszek. Bracia usłuchali go, czepiając się zgrabiałymi rękami pnia i gałęzi, wspięli się na wysoką sosnę. Paluszek zwinnie wdrapał się na sam szczyt i rozglądał się po okolicy. Obracając głową w prawo i w lewo, dojrzał w głębi lasu słabiuchny odblask świeczki, palącej się gdzieś daleko. Możemy na śmierć przemarznąć na tym drzewie. Trzeba ruszyć w głąb lasu za tym światełkiem. A ludzie, którzy je zapalili, na pewno dadzą nam na tę noc schronienie. Słuchajcie, braciszkowie! Tam, w głębi lasu, połyskuje światełko. Chodźmy za nim, bo zapalili je ludzie. A w taką srogą noc człowiek człowiekowi nie odmówi pomocy. A tu, samotni, zamarzniemy na śmierć. I zeskoczył z drzewa, a za nim jego bracia. Chłopcy ruszyli w stronę, gdzie migotało światełko. Było jednak niewyraźne i nikło im z oczu, gdy zapuszczali się w jakiś leśny jar czy zapadlisko. Po chwili ukazywało się jednak znowu. Znowu migotało w głębi lasu. Szli więc wytrwale, a na czele szedł Paluszek, przytupywał dzielnie nóżką i śpiewał. Wyprowadzić braci muszę na szczęśliwą drogę. Mały jestem jak paluszek, lecz co chcę, to mogę. Wyprowadzić braci muszę na szczęśliwą drogę. Chłopcy szli żwawo za dzielnym paluszkiem i wkrótce znaleźli się na polance. Stał tu zasobny dom. Z komina unosił się dym, okna były ciemne, w jednym tylko widać było blask świeczki. Skuleni z zimna chłopcy stanęli przed drzwiami domu. Szliśmy tutaj, aby się schronić do tego domu. Aby się w nim schronić, trzeba do niego wejść. Aby zaś wejść, wypada zapukać. Synkowie Drwala? Schronienia na tę mroźną noc. Skądeście się tu wzięli, chłopaczkowie? Zbieraliśmy chrust w lesie i zabłądziliśmy. Biada wam, nieszczęśni chłopaczkowie. Czy wiecie, dokąd to trafiliście nocą? To dom wilkołaka, co pożera dzieci. O, biedaki moje, biedaki. Sądzę, że pani dobrodziejce zapewne nie podobają się obyczaje jej męża. Szkoda o tym gadać, mój maluśki. Już 25 lat chcę go od nich odzwyczaić. Ale przebywa w bardzo złym towarzystwie i ciągle popada w złe nałogi. Zdaje się, że
domu? Nie ma. Poszedł do koleżki. A daleko? O 70 mil stąd. Ho, to przecież nie wróci prędko. Jeśli pani dobrodziejka łaskawie udzieli nam gościny, zdążymy ogrzać się, a i noc minie przed jego powrotem. Akurat. Mój mąż ma 7-milowe buty. Da 10 kroków i już go będziemy mieli na karku. O, ciekawe. Ale w życiu trzeba ryzykować, proszę pani dobrodziejki. W lesie albo zmarzniemy, albo zjedzą nas wilki. Więc tak czy owak zginiemy. Skoro więc tak przedstawia się nasza sprawa, lepiej choć krótko posiedzieć sobie w cieple. Może to i racja. Wejdźcie i ogrzejcie się pod kominem. Chłopcy weszli do szerokiej izby, gdzie nad paleniskiem w rozłożystym kominie piekły się na rożnach pieczenie, baranie, wołowe i pół wieprza. Od komina bił smakowity zapach i rozkoszne ciepło. Ale nim się dobrze rozgrzali, ktoś zaczął walić w drzwi jak w bęben. Puch, puch, tararam! Mój mąż! Spłoszyła się żona wilkołaka i pochwyciwszy chłopców, zagnała ich jak stado kuraków pod szeroką ławę, po czym otworzyła drzwi. Wilkołak był doprawdy wspaniały. Rosły, tęgi i rumiany. Przedstawiał się okazale w czerwonym kabacie, przy szabli i w wysokich butach. 7-milowych, oczywiście. O, ha, ha, Szanusiu. Widzę, że kolacja już gotowa. A czy natoczyłaś już wina z beczki? Jeść i pić mi się chce, bom się zdrowo nachodził. Nogi mnie bolą, więc zaraz zdejmę buty. Ściągnął buty i schylił się, by je wsunąć pod ławę. I tknął czupryny ukrytego tam paluszka. Wyciągnął go spod ławy, a za nim jego 6 braci. Ładna historia, żonusiu. Przechowujesz tu bez mojej wiedzy 7 kawalerów. Ale dobrze się stało. U koleżki był nieszczególny obiadek. Zjem ich na przekąskę. Ależ panie, nie będą z nas żadne frykasy. Po tej nocy w lesie jesteśmy przemarznięci na kość. Niechże pan nam pozwoli odtajać do rana. To prawda. Moja jejmość, połóż ich spać w ciepłej izbie obok, tak. Niech do rana odtają i skruszeją. Żona wilkołaka wyprowadziła chłopców do drugiej izby i szepnęła do paluszka. Zboję mojego mężulka, a gdy sobie dobrze chrapnie, wypuszczę was z domu i uciekniecie. A tymczasem wchodźcie do łóżka i wygrzejcie się dobrze pod pierzyną. Chłopcy posłusznie wsunęli się pod pierzynę, a żona wilkołaka zajęła się kolacją swego małżonka. Wilkołak dogadzał sobie nielicho. Zjadł pieczonego barana, wołu i wieprzka, a wszystko zapijał winem, którego mu żona nie żałowała i dolewała raz po raz. Kiedy wilkołak łyknął sobie o 25 kielichów więcej niż miał w zwyczaju, powalił się na ławę i chrapnął. Wtedy jego żona wypuściła cichaczem 7 chłopaczków, dając każdemu na drogę kawał chleba z masłem i przykazując, aby co żywo zmykali z tych stron. Na szczęście już zaczynało świtać i chłopcy znaleźli szybko drogę wiodącą przez las do chaty drwala. Puścili się więc biegiem. Tymczasem wilkołak spał niespokojnie, bo kolacja była nieco przyciężka. Kręcąc się i wiercąc, sunął się z ławy na podłogę. Paskudny miałem sen. Jaki? Że ktoś mi zabrał moje buty. Nie pamiętam, kto to był. Pamiętam tylko, że był bardzo maluśki. Ale. A co tam słychać z tym maluśkim i jego braćmi? Śpią. A to pójdę i zobaczę, czy nie zanadto skruszeli. Powiedział wilkołak i mimo, że żona zagadywała tak i owak, ruszył do sąsiedniej izby.
w jakiż wpadł okrutny gniew na widok, że mu uciekło śniadanie. Począł wykrzykiwać na nieszczęsną żonę, wymachując jej przed nosem pięściami. Tyś temu winna, głupia babo! Ale... Na pewno ułatwiłaś ucieczkę tym urwipołciom! Wstyd, żeby stare babsko było tkliwe jak turkaweczka! Gdzie moje buty? Gdzie moje buty? Zaraz je wciągnę i dogonię tych łobuziaków! I wciągnąwszy 7-milowe buty, sapiąc ze złości, puścił się w pogoń za chłopaczkami. Szedł gniewnie, sadząc wielkimi krokami ze wzgórza na wzgórze, przestępując wąwozy, urwiska, lasy, rzeki i wołał wielkim głosem. Idzie, idzie wilkołak, depce drzewo, krzewi krzak, z dolin daje krok na szczyt, budzi piargów chrzęst i skrzyk, strąca z górskich spoczy kwas. Przestępuje wielki las, z brzegu na brzeg daje skok, 7 mil na jeden krok. Idzie, idzie wilkołak. Nie widziałyście, dzieciaki, 7 chłopaków drwala? Nie widziałyśmy nic i nikogo. Idzie, idzie wilkołak. Nie widzieliście, królewscy muszkieterowie, 7 chłopaków drwala? Nie widzieliśmy nic i nikogo. Więc wilkołak szedł dalej, stawiając 7-milowe kroki i zaszedł aż pod hiszpańską granicę. Tu napotkał orszak królowej, jadącej na polowanie. Idzie, idzie wilkołak. Wołały piękne damy na koniach z sokołami na ramionach, a królowa jadąca w karecie spojrzała zza wachlarza na wilkołaka, który właśnie stanął na górskim szczycie. Wilkołak, który potrafił być elegancki, gdy nie chodziło o własną żonę, ukłonił się i zawołał. Nie widziałyście, piękne damy, 7 chłopaków drwala? Nie widziałyśmy nic i nikogo. Zapędziłem się aż pod hiszpańską granicę, a nigdzie ich nie spotkałem. Gdzież się mogli podziać do licha? Czy szanowny pan czasem nie szedł za prędko? I nie dawał za wielkich kroków? Bo gdy ktoś idzie za prędko, często coś mija. A gdy daje za wielkie kroki, często przekroczy to, czego szuka. Wasza królewska mość ma słuszność. Wobec tego zawrócę. Ukłonił się raz jeszcze pięknym damom i królowej, spoglądającej zza wachlarza, i zawrócił. Ale gdy ktoś przejdzie się po dolinach, skałach, zboczach, wąwozach, jarach i brzegach, aż do hiszpańskiej granicy, musi się zmęczyć. Choćby był wilkołakiem i miał 7-milowe buty. Więc i wilkołak zmęczył się potężnie, gdy znowu doszedł do lasu, w którym kryli się chłopaczkowie. Runął na trawę i zachrapał. Usłyszeli to chrapanie Paluszek i jego bracia, bo właśnie przemykali się w pobliżu. To wilkołak chrapie. Ale i wilkołak nie straszny, kiedy śpi. Schowajcie się za krzak i poczekajcie na mnie, zaraz wrócę. I śmiały Paluszek, ukrywszy braci za gęstym krzakiem, podszedł do śpiącego wilkołaka. Pozwoli, szanowny pan, że ściągnę panu jego 7-milowe buty i zabiorę je ze sobą. Jeden. Jest. A teraz biegiem do domu. Chłopaki, bez swoich butów ciężki wilkołak nie dogoni 7 zwinnych chłopców. I 7 chłopaczków puściło się biegiem przez las do rodzinnej chaty, gdzie ich powitali niespokojni, stęsknieni rodzice. Kiedy wilkołak się obudził
i zobaczył, że nie ma swoich 7-milowych butów, rozpacz i złość jego nie miały granic. Skończyły się moje wyczyny. Ze szczytu na szczyt, z brzegu na brzeg. Przyjdzie mi teraz dreptać jak starej kwoce. I tak zasmucony wielce wilkołak powrócił do domu. Powiadają, że przygoda, jaka spotkała go w lesie, wpłynęła korzystnie na charakter wilkołaka. Stracił swoje niezdrowe apetyty, nie stracił jednak zamiłowania do włóczenia się po górach, lasach, brzegach i dolinach i pewnego dnia opuścił dom, co nie martwiło zbytnio jego żony. Ludzie mówili, że go widzieli to tu, to tam, samego lub w towarzystwie wesołych kompanów. Podobno już nie w 7-milowych, ale w zwykłych butach zapuścił się aż do hiszpańskiej granicy i nawet ją przekroczył. Były wieści, że przybrał miano Rapido i że przystał do rozbójników w hiszpańskich górach. Tymczasem Paluszek, któremu z roku na rok przybywało rozumu i sprytu, stał się młodzieniaszkiem, wprawdzie niewielkiego wzrostu, ale zręcznym i zwinnym. Któregoś dnia powiedział do rodziców i braci: moi kochani, zbrzydł mi już niedostatek w naszej odludnej chacie. Postanowiłem z tym skończyć i jutro ruszam do stolicy, aby zostać kurierem królewskim. Bo to bardzo popłatne zajęcie. Może i trudne, ale nie dla tego, kto ma 7-milowe buty. Wyciągnął ze skrzyni buty 7-milowe, wciągnął je, a buty 7-milowe są przecież zaczarowane i nadają się na każdą nogę. I ruszył do stolicy na królewski dwór. Na dworze królewskim zastał wielki popłoch i zamieszanie, bowiem wróg otoczył 4 pułki królewskich muszkieterów, stojące o 100 mil od stolicy. I nie było od nich żadnych wieści. Ach, ach, kto mi przyniesie wiadomości o moich muszkieterach? Ja, proszę królewskiej mości. Ty? Ty? A jak ty się nazywasz? Paluszek. Jakiś maluśki, a puszczasz się na takie przedsięwzięcie i to tak daleko? Jestem wprawdzie maluśki, ale nie brak mi odwagi. A na nogach mam 7-milowe buty. A, to co innego. Ruszaj więc, Paluszku kochany, a jeśli mi przyniesiesz dobre wiadomości, zarobisz górę pieniędzy. Paluszek ruszył więc zaraz z królewskim listem i już przed wieczorem wrócił do pałacu z wiadomością, że królewscy muszkieterowie nie tylko przedarli się przez pierścień wroga, ale dali mu tęgiego łupnia. Viva! Niechaj mój minister wypłaci natychmiast Paluszkowi 100 000, a ja mianuję cię, mój Paluszku, królewskim kurierem. Tak to mały, sprytny Paluszek został kurierem królewskim i dobrze mu się działo. Król suto go opłacał za noszenie rozkazów i wiadomości, a damy za dostarczanie liścików. Parę lat pełnił Paluszek obowiązki kuriera i zebrał spory majątek, po czym wrócił do ojcowskiej zagrody i trudno sobie nawet wyobrazić, z jaką radością go tu powitano. Dzięki Paluszkowi cała rodzina opływała teraz w dostatki. Wszyscy chwalili mądrego i zacnego Paluszka, a Paluszek, siedząc w rodzinnym gronie przy kominie, pośpiewywał sobie. Jeśli umiesz kochać szczerze, no i główką ruszyć, złoto i zaszczyty zbierzesz, jak mały Paluszek. Jeśli umiesz kochać szczerze, no i główką ruszyć, złoto i zaszczyty zbierzesz, jak mały Paluszek.